Jakiś film dzisiaj wieczorem? Wiesz co, nie bardzo, bo idę na siatkówkę, wiesz? Może zobaczę Filipa. W sumie to tak fajnie zachował się po tym, jak Oskar wyjechał, że zaczynam troszeczkę więcej myśleć. No to nieźle. Mam nadzieję, że się spotkacie. No to co, jesteś na kolację? Ale co mi zrobisz, to zjem. Dobrze. Czy ktoś wiedział moje perfumy? Albo, nie wiem, wziął je? Ja nic nie brałam. No bo... Ej, no bez jaj mojego kremu też nie ma. Co wy gadacie? Każdemu coś zniknęło? Serio? Ej, kurde, mojego tuszu też nie ma. Kurczę, moich drugich perfum też nie. Czy my właśnie zostałyśmy okradzione? Mela, czy ty pilnowałaś w ogóle tych swoich klientek? No przecież nie chodziłam z nimi do łazienki. Ale to był taki tabun dziewczyn, że nie dziwię się, że wśród nich była jakaś złodziejka. To twoja sprawka. Co ty wymyślasz znowu, co? No to, z Dominiką też była taka akcja. Ej, laski, błagam. Niczego się to nie nauczyło. Ej, Mela, no przecież Magda tego nie zrobiła, prawda? Ale ja nie mam z tym nic wspólnego i sorry, ale nawet ty mnie podejrzewasz o to, że mogłabym nas okraść tylko po to, żeby wsypać Melę? Ej, no ale co? Przyszła laska na manikir i co? Wyszła z tuszem i z perfumami? A jeszcze z moim kremem, ja też jestem poszkodowana. Halo, halo. Dobra, chyba wiem, kto to zrobił. No był rzeczywiście taki moment, że ja weszłam do łazienki, była to dziewczyna, która grzebała po rzeczach, tylko że powiedziała mi, że szuka zmywacza, no. Ja nie sądziłam naprawdę, że ona może nas okraść. Mela! Jasna cholera! Lena! Lena, ja ciebie przepraszam, ja naprawdę nie sądziłam, że może dojść do czegoś takiego. Dobra, dobra, Mela, spokojnie, nic się nie z tobą. No, czuję się fatalnie, wy mnie wspieracie, a przeprowadzam tutaj jakieś złodziejki. Mela, to są tylko perfumy, naprawdę. No właśnie, nie tylko, bo zbił się jeszcze ten twój kubek ulubiony. Co? No, ale ja mam wszystko odkupię, naprawdę, jak będzie mi tak dobrze szło, to ja w tydzień mam wszystko odkupię, twoje perfumy, zamówię ci kubek. Mela, posłuchaj mnie, kocham cię i bardzo się cieszę, że znalazłaś sobie w końcu zajęcie, które lubisz, na którym możesz zarobić, ale tak się nie da żyć, rozumiesz? Jak to? Magda ma rację, no, to jest rozwiązanie na jeden dzień, nie na dłuższą metę. No, ja nie wiedziałam, że coś się tak źle z tym czujesz. Bo ja myślałam, że może się domyślisz. To nie może tak być, że codziennie przychodzi tutaj tabun dziewczyn. Mogę, ja chyba mam pomysł. A przykład, bo ja się przesłyszałam, Lena powiedziała, Magda ma rację. Poczekaj. Może ty chciałabyś te paznokcie robić u mnie w szkole, co? Serio? No, pomieścisz się tam z klientkami. No i nie ma czego ukraść. Przestań, błagam. Naprawdę? Ale to świetny pomysł. No serio, może jakieś dziewczyny po zajęciach będą chciały zrobić paznokcie. Zawsze to są dodatkowe klientki. Dzięki. No widzicie, 12 godzin dotarło, wszyscy happy. No ja przynajmniej z jednym miałam rację od rana, że mam najlepsze, najwspanialsze przyjaciółki na świecie.